Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Kłaniam się serdecznie w tą piękną, wymarzoną na niedzielę. Na południu Polski jest po prostu cudownie i byłem oczywiście na targu rano, w niedzielę, było kupę ludzi. Ludzie sprzedają tak niesamowite, piękne rzeczy, że czasami dech zapiera. Czy coś kupiłem? Kupiłem masę rzeczy, natomiast nie będę o nich dzisiaj opowiadał. Mamy bardzo interesujący, proszę państwa, program. Jeden z bardziej interesujących, dlatego że opowiem Państwu rzeczy, które, o które Państwo mnie kiedyś prosili. Pogrzebałem trochę, znalazłem trochę materiałów, jak Trump, że tak powiem, Pan Były Prezydent Stanów Zjednoczonych, no, dokonał pewnego przekrętu dotyczącego Polaków, którzy. U niego pracowali, ale to nie tylko to. Dlatego, że chciałbym się odnieść do tego, że ja nie jestem wyznawcą Trumpa i nie modlę się do niego, tak? Ja bym chciał, proszę Państwa, żeby Trump wygrał te wybory, dlatego, że uważam, że jest najlepszą alternatywą. Ale ktoś mnie zapytał, czy ja bym chciał robić z interesy Trumpem? Z Trumpem interesy jakiekolwiek? No, hipotetycznie, tak? No, odpowiedź moja, proszę Państwa, jest taka, że nie, że wołami by mnie nie zaciągnęli, żebym zrobił albo robił z nim jakieś interesy. Prawdopodobnie on by ze mną nie chciał robić żadnych interesów, ale to jest hipotetyczne założenie tak? i opowiem Państwu dzisiaj dlaczego. Bo nazwisko Trump i to, co on robił i w swojej karierze finansowej i kim on był, no, rzadko kiedy Państwu opowiadam, a dzisiaj chciałem dodać taki smaczek i opowiedzieć Państwu rzeczy, o których prawdopodobnie nie wiecie, a którzy, które no, nie, nie do końca elegancko świadczą o tym człowieku. Natomiast zawsze na, należy rozróżnić, tak jak oni mówili, yy, no, <grywki> Żydzi czasem tak mówią, no, zwraca się do Żyda. No, no, ale ja nie jestem Żydem, tak? A żyd mówi nobody's perfect, czyli nie ma ludzi perfekcyjnych. Zawsze są osoby, które są dobre w tym, gorsze w tym i tak dalej. Więc pamiętajmy o tym, że nobody's perfect, tak? E, jesteśmy jacy jesteśmy, tak? Robimy to co robimy, ale były te sytuacje z Trumpem. Chciałbym dzisiaj liznąć Państwu kilka opowiedzieć. Oczywiście mówię to też w kontekście wyborów, ale tutaj, które się teraz odbywają w Polsce. Wybory do samorządu terytorialnego. Mam nadzieję, że Państwo byli na wyborach. Natomiast cała ta sytuacja i konstrukcja dzisiejszego programu jest taka, żeby państwa zaskoczyć, no tutaj mamy Biblię, która ma ponad 200 lat, jest w skórze oprawiona, potężna, pięciokilowa, potężna Biblia. No dlaczego? No dlatego, że mamy świętą wojnę, tak? Widziałem tutaj na czacie pozdrowienia z Naperville. Naperville to jest pod Chicago, około 30 mil na zachód od Chicago, coś takiego. W każdym bądź razie no, pamiętam Naperville, zawsze kojarzy mi się to z jakąś rezydencją, gdzie, z wielką sypialnią Chicago, ale i, i zawsze pamiętałem o Naperville, Naperville, dlatego że tam się wydarzały bardzo niepokojące rzeczy, takie jak na przykład skrzyżowanie Pięciu Aniołów, tak? czy tam jakieś inne historie, miejsca, które dawały mi przestrogę w życiu czasem. No ale bardzo ładne miejsce, można powiedzieć ekskluzywne i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich, którzy są z Naperville. Na dobrą sprawę. No, są bardzo interesujące miejscowości też wokół, tak. Ale też nie będę o tych opowiadał na razie, przynajmniej, bo niekiedy się odnoszę do tych tematów. Proszę Państwa, więc rozpoczynamy, można by powiedzieć. Od tematu wybory AI, czyli te sztucznej inteligencji, dlaczego Amerykanie, Partia Republikańska i Demokratyczna wszyscy boją się sztucznej inteligencji. To jest w tej chwili, ja Państwu to wyjaśnię bardzo krótko, bo to jest rzeczywiście przy małej różnicy głosów tego rodzaju działanie może wpłynąć na wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie tego roku będziemy mieli. Ale te wybory w listopadzie tego roku to są wybory, proszę Państwa, światowe. To zadecyduje wybór ten ludzi, zadecyduje, albo może niekoniecznie ludzi, zadecydują w każdym bądź razie te głosy, to, to lepiej powiedziane od ludzi. Te głosy zadecydują o losach świata. To są, proszę Państwa, bardzo ważne wybory. Najważniejsze na świecie. Na, nawet Putin na nie czeka. No ja też, wszyscy czekamy. One zadecydują o losach Polski. Dlatego są dla nas też takie ważne. Pierwsze wybory AI i tu jest, rodzi się takie zdanie, taka przestroga, że mogą zdecydować o losach świata przy pomocy sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja może wpłynąć na wynik najbliższych wyborów prezydenckich w USA i zagrozić demokracji. Listopadowe wybory prezydenckie w USA mogą zostać zapamiętane jako pierwsze wybory, te właśnie, których oddziaływanie AI, czyli sztucznej inteligencji, będzie bardzo drastyczny, można by powiedzieć. Simon Vassait, prezeska firmy Perfection 42, wzrost możliwości sztucznej inteligencji, szczególnie w zakresie generowania obrazów i video, w ostatnich latach wywołuje coraz większe obawy o ich wpływ na nadchodzące wybory prezydenckie. Prognozy zakładają, że rywalizacja będzie zacięta. W rozmowie z Newsweekiem Wiseid powiedziała, że istnieje wiele sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji do integracji i ingerencji w wybory i przewiduje, że obecne i obce mocarstwa prawdopodobnie się w to zaangażują. No, przy, przy pomocy kogo? No, programistów i tym tych osób, które potrafią y, generować przy pomocy sztucznej inteligencji wszystko, czyli obrazy, dźwięk, no, którzy się tego nauczyli. Widzieliśmy wygenerowany przez sztuczną inteligencję film, ten przedstawiający pre prezydenta Wołodymiara Zeleńskiego, proszącego ukraińskich żołnierzy o złożenie broni, mówi Visejt. Jest całkiem możliwe, że tuż przed wyborami zobaczymy wygenerowane na takiej samej zasadzie filmy kandydatów na prezydenta, Bidena czy Trumpa, tak? W tej chwili już nie można rozpoznać. To jakby podlega pod naszą inteligencję. My musimy wiedzieć, czy to jest fake news, czy to jest coś prawdziwego. No, odnoszenie się do tego jest trudne. Bo generalnie zawsze. Nie będzie tak, że 100% osób się zorientuje. Może się zorientuje 50%, może 60%, ale pewna część się nie zorientuje i uwierzą w to, co widzą, co słyszą. Inną taktyką może być zachęcanie młodych wyborców za pomocą fałszywych filmów na TikToku na przykład do rezygnacji z głosowania w wyborach. Tak samo. Jeśli wyścig będzie wyrównany, może to być decydujący czynnik, co jest zdecydowanie niepokojące, dodała Visejt. W marcu 23 roku nieznani hakerzy umieścili na ukraińskiej stronie informacyjnej wyprodukowane przez sztuczną inteligencję video, to się nazywa właśnie ten deepfake, z tymi żołnierzami, który prosi ich o złożenie broni. Tak? Chociaż szybko zdementowano tę informację, wywołała ona ponownie obawy o to, w jaki sposób ten tak zwany deepfake może być wykorzystywany do wpływania na politykę. Viseid stwierdziła, że sztuczna inteligencja najprawdopodobniej odegra decydującą rolę, jeśli wyścig prezydencki będzie zacięty, a ta różnica w głosach między kandydatami będzie jaka? No mała, mała. 2%, 3% jest mała. Jeśli Trump nie będzie miał, tak jak mówił Gingrich, były speaker Izby Reprezentantów Republikanin, nie będzie miał tej przewagi 5%, to prawdopodobnie przegra te wybory. To mówił Gingrich, to jest mądry człowiek. Ja się z nim absolutnie zgadzam. Trump musi mieć 5% więcej, minimum. Więc im bardziej wyrównany będzie wyścig, tym większy, większy będzie wpływ sztucznej inteligencji w okresie wyborczym, powiedziała ta prezeska Wisejt. Ważne, by pamiętać, że sztuczna inteligencja może być wykorzystywana nie tylko do generowania złośliwych, ale także pozytywnych treści, więc w tym przypadku mogą to być pierwsze duże wybory AI, w których obie partie będą starały się nadążyć. Za zmieniającymi się regułami, mówi Wissett. Według niej zabezpieczenie przed ingerowaniem AI w procesy demokratyczne będzie wymagało zmian ustawodawczych i indywidualnej trójności. Jeśli trudno uwierzyć, że ktoś coś powiedział, to prawdopodobnie nie jest to prawda. Zawsze sprawdzaj informacje w wiarygodnych źródłach. Nie ufaj wszystkiemu, co widzisz w mediach społecznościowych. Nie ufajcie temu. Nie wszystkie informacje są prawdziwe, a ilość nieprawdziwych wzrasta. Jeśli chodzi o treści generowane przez sztuczną inteligencję, szukaj niespójności w ruchu, zwłaszcza gdy patrzysz na tło. Szukaj też zniekształconych obiektów, wszystkiego, co wygląda nietypowo. Musimy mieć oko wytrenowane, proszę Państwa. Giełdowy debiutant. Giełdowy debiutant, można powiedzieć, pan Trump. Przechodzimy teraz do niego, bo z nim się będzie wiązało to wszystko, o czym mówię, ale chciałbym przedstawić trochę jego sylwetkę z punktu widzenia takiego, z którego nigdy tego nie robiłem. Czyli niektórzy powiedzą, że to negatywne. Nie, to jest jego życie. On popełniał mnóstwo błędów. Ja wybrałem kilka takich ciekawych rodzynków, dotyczące również Polaków. No paskudna to, to była sprawa, naprawdę powiem Państwu, że... Ale mało kto wie o tym, to było dawno, w związku z, z tym chciałem to po prostu Państwu przedstawić dzisiaj. Ale generalnie stało się coś, Państwo wiedzą, że true social, czyli truth, prawda, tytuł prawda, true social, true, prawda. Pamiętajcie Państwo, że słowo prawda to jest to słowo, którego komuniści pier... najpierw używali. Jeśli nie pamiętacie, ja pamiętam, w Związku Radzieckim, czyli Sojusz Sowieckich Socjalistycznych Respublik, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich po polsku, była gazeta. To była gazeta, która się nazywała Prawda. I on tak samo nazwał tą platformę swoją, Trump. I teraz jakby na papierze te True Social przyniosła mu 5,2 miliarda dolarów jakby wartości. Ale wkrótce ta wartość udziałów spadła do 3,8 miliarda, a dalsze losy firmy zależeć będą od amerykańskich wyborców. Czy Państwo sobie to wyobrażacie? Jest firma, której wartość, bo to jest podobne do Twittera, to trzeba wejść i zobaczyć, jak ta platforma Trumpa wygląda. Ona ma swoją wartość i to dosyć sporą, ale ta wartość w tej chwili, mimo że spadła, ona jest bardzo ważna, dlatego że ona wzwyżkuje w tej chwili, jest w trendzie zwyżkowym, bo zbliżają się wybory. I jest coś takiego, nadzieja tych, którzy wyłożyli na to pieniądze, że zarobią na tym. Trudno orzec, czy tworząc True Social, Trump wiedział, że nazwę zapożycza od organu prasowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. No ale oczywiście nie można mówić, że akurat słowo prawda jest yy, wyłączność na to słowo mają komuniści. Tak? Ale tutaj to zostało wzięte do medium, tak? które kiedyś było, bo to tam propagandyści komunistyczni siedzieli i wymyślali po prostu, że ta gazeta, jak się będzie nazywać prawda, to podświadomie Ktoś, kto ją czyta, myśli, aha, to jest prawda. No, takie czasy były, lata 50., proszę Państwa, i tak dalej, 60., dziennik prawda. Jeśli główny udziałowiec, Trump, ma 58% udziałów w tej true social, w tej jego prawdzie, wygra wybory, zawrotna kapitalizacja spółki pewnie utrzyma się na obecnym poziomie albo będzie Zwyżkiwać, zwyżkować, zwyż... pójdzie do góry. Co będzie potem? Gdy przegra te wybory Trump, co się stanie z platformą Trump? Trumpa, tą platformą True Social. Co się stanie, jeżeli Trump przegra wybory? Czy to będzie znaczyło, że ratuj się, kto może i platforma po prostu się rozsypie? Całe życie Trump balansował na krawędzi. Wiecie o tym, że sześciokrotnie ześlizgiwał się w bankructwo. Bankrutował sześć razy. Ale ten, który utworzył McDonald's, e, czyli te restauracje McDonalda, zobaczcie ile razy bankrutował. Bo tam jest prawo amerykańskie inaczej działa jak w Polsce. Teoretycznie przez pół roku, jeśli by się coś stało, z tymi akcjami Trump nie może zbyć akcji, tych true Social. jednak Rada Nadzorcza tego TM, TG, to jego figuranci, więc może dostać zgodę na sprzedaż. Wówczas zarobi krocie miliardy, bo przecież nic poza nazwiskiem większościowy, jaki pakiet on nie zainwestował. Jakby dał swoje nazwisko i już miliardy zarobił. Tak? To, 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 to wszystko jakoś gra w tej chwili, ale do wyborów, proszę Państwa. A pozostali udziałowcy, co? Stracą miliardy, jak on przegra? No co się w ogóle stanie? Jest taka ciekawa sytuacja Atlantic City. Otworzył trzy kasyna Trump. Ostatnie Taj Mahal sfinansował, wypuszczając obligacje na sumę 675 milionów dolarów z 14% stopą zwrotu. Więc chciał wybudować kasyno, wypuścił obligacje, ludzie mu dali pieniądze i tutaj też w Polsce podobne ruchy były robione w kilku znanych przedsięwzięciach i z 14% stopą zwrotu. No to jest rzeczywiście. No i też poszli na jego nazwisko i tak dalej. Ludzie się zapożyczyli, wyłożyli pieniądze, a no jakby wskaźnik zysku był trochę no, za wysoki. Więc on był w ogóle zawyżony od jakby połowę więcej niż zakładany w ogóle wskaźnik zysku. On był większy, żeby zachęcić ludzi. Aby przybytek nie stał się deficytowy tego kasyna. Kasyno musiałoby zarabiać na czysto dziennie milion trzysta tysięcy dolarów na czysto. Takimi dochodami nie szczyciło się w 1990 roku, kiedy ta sprawa była aktywna, żadne kasyno na świecie. A Trump, Taj Mahal, Konkurowało bezpośrednio z Trump, z Trump Plaza i Trump Castle, Castle, zamek Trumpa, który obroty spadły przez rok o 58 milionów dolarów. Wkrótce wszystkie trzy, wszystkie trzy zbankrutowały, zaś Atlantic City stało się miastem upadłym. Wtedy jedna czwarta mieszkańców, w tym blisko 40% jakby 40% osób no, młodych nadal wegetuje poniżej progu ubóstwa, bezrobocie utrzymuje się tam na poziomie 10%, średnia krajowa wynosi 3,9%. Przy tego rodzaju inwestycjach, proszę Państwa, można doprowadzić ludzi do, no powiedzieć, obłędu finansowego, nie? Tracą wszyscy. Wymogiem jakby każdej restrukturyzacji jest równomierny rozkład kosztów na wszystkie podmioty, przekonywał adwokat dewelopera Steven Meister. Każdy musi przełknąć gorzką piłkę i Trump z pewnością swoją przełknął. Musiał sprzedać jacht na przykład wtedy. Dodajmy, że zrujnowanie trzech kasyn i miasta umożliwiło Trumpowi niepłacenie przez kolejne 18 lat podatku dochodowego, bo zadeklarował wówczas stratę blisko miliarda dolarów. Innymi słowy, w przeciwieństwie do swych wierzycieli, odzyskał pieniądze kosztem budżetu państwa. Rozumiecie państwo, na czym te myki polegają w prawie amerykańskim? Troszkę mamy też w Polsce, ale nie za bardzo. Niezbyt dużo. W 1981 roku Trump kupił apartamentowiec przy Central Park South, jeden z najpiękniejszych ulic Manhattanu. Ponad 100 lokatorów przeszkadzało w renowacji, więc zaczął ich nękać pozwami, odciął wodę, ogrzewanie do pustych mieszkań, wprowadzał bezdomnych, różnych tam alkoholików, robili awanturę. Zlikwidował monitoring, przez to liczba właman w ciągu półtora roku skoczyła do yy, kilkunastu. Sąd stwierdził, że większość poszkodowanych to emeryci bądź ludzie średnio zamożni. Dopiero w 1986 roku, pięć lat później, właściciel ocenił, że wojna z mieszkańcami jest nieopłacalna i zostawił ich w spokoju. Różne takie podaje państwu szczególiki, z tego, co pan Trump robił, to, był, to były lata 81-86, akurat ten szczegół. Ale przechodzimy do sprawy polskiej. Trump i Polacy. To była bardzo ciekawa sprawa. O tym mówiło się na Polonii. Do tej pory ludzie mówią tylko, nie mogą tego umiejscowić w czasie, wiedzą, że gdzieś dzwoni, ale nie wiedzą w jakiej kościele, tak jak to się mówi. I są brednie podawane, a potem państwu... Prawdę co się stało. Był rok 1979. Nabył Trump dom towarowy Bonwit Tiller, by zburzyć zabytkowy gmach i postawić wieżowiec, który zapewni mu wymarzony szacunek jakby nowiorskich elit. 79 rok 1979. Nim prace ruszyły, Poszedł sprawdzić, jak idzie remont sąsiedniego budynku i zobaczył tam zasuwających w pocie czoła nielegalnych imigrantów z Polski. To był 79 rok. Zaproponował współpracę ich szefowi Williamowi Koszyckiemu. Zleceniobiorca zeznał później, że nigdy nie zajmował się rozbiórkami budynków. Jego przedsiębiorstwo instalowało okna, bo nie okna montowali i wykonywało. Renowacje, więc Trump poradził mu, by założył nową firmę ubezpieczoną na pracę wyburzeniowe, bo takie ubezpieczenie są e, wymagane. Tam bardzo dużo górali pracowało też w tej firmie. Oni, proszę państwa, jak zakładają okna, gurale, biorą jakiś tam budynek, gdzie jest na przykład 40 okien, zaczynają o 6 rano, a 40 czy 60 okien, ja takie rzeczy widziałem, a kończą o 14. Prawda, 8 godzin, wszystko zrobione. No to tempo pracy i fachowość tych ludzi jest niesamowita. Ale powracamy do tej firmy, która miała wyburzyć ten budynek dla Trumpa. Obiecał 775 tysięcy dolarów. To jest dziś około 3,5 miliona na dzisiejsze pieniądze plus 25 tysięcy, jeśli rozbiórka będzie prowadzona 24 na godzin na dobę przez tych Polaków. No i od stycznia do marca 1980 roku nielegalnie pracowali na 12 godzinne zmiany, czyli od 6 do 18 i od 18 do 6. Mieli dostawać, wtedy, to jest 79 rok, 48 dolarów dniówki. Czyli o połowę mniej niż wynosiła stawka związkowców. Yy, wiedzą Państwo, w Stanach Zjednoczonych są związki zawodowe. Tam gdzie one są, to się płaci najwyższe stawki. Dla te, dlaczego? Dlatego, że to są, to są czasami układy mafijne, tak? a związki zawodowe muszą z czegoś żyć. Więc tak zwane union, te, te, te związki zawodowe w Stanach pilnują tego, żeby robotnik dobrze zarabiał. Ale był 79 rok, więc każdy, kto przyjechał do Stanów Zjednoczonych, mógł sobie wyrobić legalne ID, dokument amerykański, mógł sobie wyrobić driver license, czyli prawo jazdy, plus mógł dostać social security numer, jakby bez prawa do pracy, ale wtedy to były czasy, kiedy się na to nikt nie patrzył, po prostu podawało się. Social Security pomiędzy departamentami federalnymi nie było komunikacji, bo to były takie lata i w zasadzie traktowano taką osobę jako normalnego pracownika, ale oczywiście wszystko podlegało weryfikacji, jeżeli ktoś chciał, przez Immigration. Tak? I wtedy się zaczynały problemy, jeśli ktoś nie miał stałego pobytu. Wtedy pamiętam to te karty stałego pobytu. 79 rok, proszę Państwa, to można było na ksero zrobić no, kolorowym. <noise> Takie to były czasy. Ale powracamy do tego zdarzenia z Polakami. Od stycznia do marca 1980 roku nielegalnie pracowali na te dwie zmiany. Od 6 do 18 od 18 do 6. Mieli dostawać 48 dolarów dniówki. Rozbijali ściany. Cieli rury, zrywali kable bez kasków, porządnych rusztowań, planów strukturalnych, nic, po prostu na pałę rozbielali ten, ten jego budynek Trumpa. No i albina lipińskiego, jednego z pracowników, przygniotła stalowa szyna, łamiąc mu kości i miażdżąc dłoń. Polacy nie mieli jednak żalu o niskie stawki, brak zabezpieczeń, czy długie godziny pracy, tylko o brak wypłat. Po prostu on im nie płacił. Wynajęli adwokata Jenna Szabo, adwokat, który miał spowodować, że Polacy mieli dostać te pieniądze, na które umawiali się z Trumpem. Po jego interwencji, tego adwokata, deweloper spotkał się z robotnikami i obiecał, że skoro Kaszycki nie płaci, yy, będą dostawali pieniądze bezpośrednio od Trump Organization. Sielanka nie trwała długo. Na początku czerwca firma była już winna Polakom ponad 100 tysięcy dolarów. Wówczas to było bardzo dużo. To był 79 rok. Yy, nie wiem, czy Państwo wiedzą że wówczas 79 rok, w ogóle te lata 70, to za y, tam 1000 czy 2000 dolarów można było kupić przepiękny dom w Polsce. A pensja y, wynosiła w Polsce 20 dolarów. To były te czasy. Więc i teraz zamiast uregulować należności, jej szef zatrudnił powiązanego z włoską mafią Daniela Sullivana ten zaś przy pomocy paru osiłków pozbył się nielegalnych imigrantów i wpuścił na budowę związkowców z Teamster Union po prostu wypieprzyli tych Polaków i Union weszła na tą budowę żeby przejąć ten kapitał bo oni byli, sobie, oni byli mocni i wówczas jak oni weszli to mogli jakby przejąć te zaległości finansowe które zalegały w stosunku do Polaków 18 sierpnia prawnik Trumpa, Irwin Durban, postraszył Szabo, że jeśli Polacy się nie odczepią, przekaże ich dane Urzędowi Imigracyjnemu i zostaną deportowani. Ta gra, proszę Państwa, to jest najbardziej obrzydliwe, jaką jako można zastosować w stosunku do emigranta, który jest nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, żeby kogoś tak postraszyć. Natomiast on i tak złamał prawo, bo zatrudniał tych nielegalnych emigrantów. Także to nie jest tak, że komu... no to jest obrzydliwe, tak? Tymczasem do akcji wkroczył Departament Pracy do tej całej sytuacji. W wyniku negocjacji prowadzonych przez Soliwana inspektorzy zadowolili się karą ćwierć miliona dolarów zapłaconą z pieniędzy przeznaczonych dla Kaszyckiego. Rozumiecie? Po prostu pieniądze poszły, ale nie, nie do tego, do kogo miało pić. pójść. Polacy robot, polscy robotnicy nigdy nie zobaczyli ani centa. Nie dostali ani grosza. Zapieprzali na dwie zmiany dzień i noc. Dlaczego ja o tym mówię? Bo zaraz Państwu coś powiem. Jeszcze nigdy tego nie mówiłem, ale zaraz Państwu coś powiem. Powiem rzecz, którą ja przeżyłem w USA. Mało kto. Przeżył coś takiego jak ja i króciutko Państwu odniosę się do tego. Opowiem o tym Państwu. Świndel wyszedł na jaw. Świndel Trumpa w sąku do Polaków i w ogóle z tymi pieniędzmi, bo Kaszycki był nie w ciemie bity. tak? Polacy mają łeb na karku. Okazało się, że podpisał kontrakt ze Związkiem House Racker Union. A on z inną Unią podpisał. No więc Trump powinien płacić składki emerytalne od każdej godziny przepracowanej przy burzeniu Bonwit Tower, to znaczy Bonwit Tiller, zarówno przez Polaków, jak i związkowców. Procesy trwały odzyskania tych pieniędzy przez kolejne 15 lat. Dopiero w roku 1998 deweloper zawarł godę. Co wyobrażacie to trwało do 1998, dlatego tak długo o tym mówiła Polonia, że to się sprawa tego niezapłacenia tym ciężko pracującym Polakom e, tak długo się ciągnęła. Oni tam przeszli, to masakra była. E, teraz wprowadzenie TMTG na giełdę, chodzi o to True Social Trumpa, przywodzi na myśl wcześniejsze wydarzenia e, Trumpa. Jeśli nie wygra wyborów, spółka podzieli, może podzielić los kasyn, tych trzech kasyn, które zbankrutowały w Atlantic City oraz kilkunastu innych przedsięwzięć zakończonych plajtą, tych przedsięwzięć Trumpa. Dlaczego ja to mówię? No, dlatego, że ja popieram Trumpa jako przyszłego prezydenta, ale nie jako biznesmena, tak? Ja bym z nim w żaden układ nie wchodził. Dlaczego? Ja to przeżyłem, ja to zobaczyłem, proszę państwa. E, robiłem deweloperkę na bardzo blisko Naperville, właśnie w Stanach Zjednoczonych i no, w zasadzie kupiłem dużą ziemię, kiedyś mówiłem o niej, był ogromny areał ziemi, e, okupili taka lo, rodzina floresów. Meksykanów go kupiła generalnie od Indian to była stara sprawa Indian z plemienia Kikapu i Kuakatomi Floresi kupili od tych Indian tą ziemię to był spory kawałek, który szedł do takiej dolnej rzeki i przecinał jakby park miejski to należało do mnie i zadzwonił do mnie burmistrz miasta mówiąc, że oni chcą ten kawałek, żebym ja im dał za darmo a oni mi tą ziemię przekwalifikują na commercial. Żebym ja sobie komercyjne rzeczy mógł budować z przodu wielkiej ulicy. Ulicy jakiej? Baukton Road. Baukton Road to jest ulica, którą też można pojechać z Chicago i jechać tam w kierunku Naperville, nie? I teraz cała sprawa... Chodziło o to, że na posiedzeniu Rady Miasta, na której byłem i tak dalej, jakby ten projekt, który ja tam robiłem i to centrum, które projektowałem, zostało zatwierdzone i w tych protokołach zostało zapisane, że Rada Miasta zgodziła się na ten projekt komercyjny na tej ziemi. W związku z tym doszło do jakby podpisania takiej umowy i ja im tą ziemię... Przekazałem nie, ale to była rozmowa, yy, ja to ustawa, ustalałem yy, no, z burmistrzem miasta. To był polityk wielkiej klasy, ale każdy polityk wielkiej klasy w Stanach Zjednoczonych jest perfidnym łgarzem i kłamcą, dlatego że oni w większości kłamią, obiecują, tacy są Amerykanie, proszę Państwa, ja to przeżyłem w wielu przypadkach na własnej skórze. Dlatego, że każdy dba o swoją dupę, a nie czyjąś. I tak jest w polityce. I przekręcą każdego, jeśli, ktoś, jeśli komuś się w dalszym ciągu nie spodoba. I tak było ze mną. Na pewnym spotkaniu oni chcieli coś więcej. Ja tam przyszedłem, rozmawiałem z burmistrzem. I on powiedział, jak się tobie nie podoba, to ta cała sytuacja i wydaje polecenie ludziom, którzy byli z różnych departamentów, którzy mi te projekt trzymali, on, ten burmistrz mówi, weźcie to, wypierdolcie do kosza, żeby to wszystko, ten cały mój projekt wypierdolić do kosza. I wtedy stanąłem w sytuacji tak, że tracę projekt tracę jakby commercial, ale tak nie do końca, dlatego, że byłem na tyle sprytnym, że znalazłem jeszcze kupców, bo ja się musiałem wycofać, dlatego, że on mnie chciał po prostu zniszczyć i, i sytuacja była tego rodzaju, że no, doszło do sytuacji kuriozalnej, tak, że oni już dostali tą swoją ziemię, tu mnie naobiecali, posiedzenie Rady Miasta było, wszystko było przeklepane, a burmistrz przyklepane, a burmistrz może wypierdalcie się to wszystko do kosza. Tak? Jedynym wyjściem z tej sytuacji, bo zaangażowane były duże środki, było sprzedanie to komuś, kto jest jakby w zakresie pozytywnego zaangażowania, tak bym to nazwał, z burmistrzem. Czyli burmistrz go kocha na, na nowo kogoś, tak, jest entuzjastą, że ktoś inny to kupi i udało się to sprzedać. Gdyby mi się tego nie udało sprzedać, bym odpłynął, proszę państwa, prawdopodobnie na ulicę. Na ulicę, tak, tak. To była wielka inwestycja. Opowiadam, dlaczego o tym państwu opowiadam? Dlatego, że opowiadałem o Trumpie. Więc jeśli chodzi o... Sprawy biznesowe. Sprawy biznesowe, jeżeli się załatwia z politykami, gdzieś się w coś wchodzi, tak, jak Trump, te trzy kasyna, które zamknął i ci ludzie wylądowali wszyscy na ulicy, tak, to i do, doprowadził do ryjny całe miasto, tak, tak, jak Państwu dzisiaj opowiadałem, to... Bardzo proszę, jeżeli ktoś nie, ja za szybko mówię, to proszę sobie wrócić do tego. i to, przeszukać. Podobne mi się, mi się to wszystko kojarzy z moją sytuacją. Zresztą niejedną taką przeżywałem. Gdzie człowiek wchodzi w jakieś układy polityczne z politykami, e, dostaje takiego kopniaka w dupę, łącznie z tym, że wylawa mu się, pomyje na łeb, daje się kopniaka i wylatujesz przez okno na ulicę i tam siedzisz na chodniku, tak? Czasami ludzie y, po prostu już nic się nie podnoszą. I pijesz z torebki yy, no, wodę ognistą, tak? I to już jest po tobie, koniec. Dlatego, że siła polityczna powiększona, wymieszana z biznesem, jest druzgocąca, jeżeli coś ci nie wyjdzie. I tak Trump postępował ze swoimi różnymi no, ludźmi, których nie szanował po prostu, tak? Tak jak tych Polaków. Jeszcze raz podkreślam, że to są sprawy biznesowe Trumpa i mimo, mimo, że on taki jest biznesowo, tak, że tu niektórzy odezwali się go i oskarżają i tak dalej, ja uważam i będę głosował za nim, tak, głosował za nim, żeby był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bo tu chodzi zupełnie o inną materię. Państwo to y, muszą zrozumieć, że ja to rozgraniczam bardzo mocno. Natomiast jeśli ktoś mnie się pyta, czy ja bym z Trumpem wchodził w jakiekolwiek układy, to brońcie panie Boże nigdy. Nawet bym nawet mi przez myśl coś takiego nie przeszło. Ja znam ciekawe rzeczy ze Stanów Zjednoczonych. Mógłbym państwu opowiadać to prawo, te, w którym gniłem tam i po prostu wymieszało mi się to i zostałem opluty, czy obrzucony gnojem, czy gównem po prostu. To ja to znam. Tam jeżeli ktoś nie ma szczęścia, znajdzie się w miejscu, gdzie nie powinien, albo no, po prostu się pomyli w czasie, albo w jakimś innym czasie się znajdzie, proszę Państwa, można z tego już nie wyjść. To nie jest państwo opiekuńcze. Tak? Są oczywiście dla pozoru trzymane pewne aspekty opiekuńcze, jak... Niektóre tam szpitale, gdzie jak nikt nic nie ma, to tam może pójść czy coś, ale to jest niebezpieczny kawałek chleba. Tam trzeba się liczyć z tym, że trzeba być twardy, trzeba być obstawiony. Każdy, kto tam jest, był w sądzie. Trzeba być obstawiony dobrymi adwokatami, dobrymi doradcami i wiedzieć, co się robi i wykorzystywać to, co daje prawo. Jeśli ktoś tego nie potrafi, niech nie bierze się za interesy w Stanach Zjednoczonych. Ja przyszedłem długą drogę, trudną drogę, proszę Państwa. O moich stratach nie będę mówił, bo są porażające. W momencie, kiedy nastąpił krach w 2007 roku, są porażające, nie będę o tym mówił. Natomiast czasy zdawać z tego sprawę. Trzeba mieć charakter, ale czasami najtrudniejsze charaktery pękają. Pękają po prostu. Myślę, że. Warto posłuchać mnie czasami i wyciągnąć jakieś wnioski, bo ja to mówię, ja to bardzo dobrze pamiętam, ja to mówię ze szczerego serca i to jest prawda. Tak? Rzadko kiedy osoby mówią takich rzeczach o sobie, bo twierdzą, że to jest porażka, że ktoś się dał wmanewrować, że został bez kasy, że jest głupi, że ten... Nie, proszę Państwa, takie doświadczenia które ja miałem, uczą mnie rozumu. Ktoś wychodzi silniejszy z tego, przy czym kolejne decyzje i to, co robi w życiu, są takie, że no, coś o czym świadczy, o mądrości czyjś, czy po prostu pewnym działaniu nietuzinkowym, który zaskakuje innych i wtedy jest się na górze, a nie na dole, czy w jakimś rynsztoku się nie leży. To jest tak. Amerykanie z pokolenia Z, co to znaczy, są gotowi zrezygnować z niektórych praw demokratycznych. Ja to czytam dlatego, że proszę Państwa, podobnie jest w Polsce. Więc ci młodzi ludzie z pokolenia Z są gotowi zrezygnować z niektórych praw demokratycznych. Jeśli zagwarantowałoby to skuteczniejsze rządy. Młode pokolenie szuka. Kto by to mógł być ten skuteczny? Wynika z sondażu przeprowadzonego dla Newsweeka. Młodzi chętni są bardziej niż starsze pokolenia. Widzą też na czele państwa silnego przywódcę, który rządzi bez ingerencji władzy ustawodawczej i sądowniczej. Pokolenie Z, tak zwani też zomerzy, generacja Z milenialsi mi, pokolenie internetowe tak zwane, pokolenie C, kohorda C, demograficzna następująca po milenialsach. No to o wszystkim o tym tutaj mówię. Według większości źródeł to pokolenia urodzonych po 95 roku, nazywane również generacją multitasking albo cichym pokoleniem Generation V albo Generation C, whatever jakkolwiek by to nie było, to są ci ludzie. Po 95. Zomer, jakby to słowo określające przedstawiciela pokolenia, osoby urodzoną tutaj mówi się po 2000 roku, która wychowała się w erze smartfonów i wszechobecnego dostępu do internetu, zomersi wykorzystują internet i nowe technologie do poszerzania swojej wiedzy, doskonale odnajdują się w świecie aplikacji cyfrowych. Spadek wiary w ogóle w demokrację, zwłaszcza wśród młodych ludzi, nie daje wielu osobom spać po nocach. Zastanawiają się nad tym. Nie jest jakby hiperbolą sugerowanie, że znajdujemy się na rozdrożu między demokracją a autokracją zarówno w Ameryce, jak i innych wielu niegdyś stabilnych demokracjach na świecie. Tak? W ciągu ostatnich kilku miesięcy Zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump, kandydaci demokratów i re republikanów w tych listopadowych wyborach prezydenckich, zasugerowali, że drugi z nich stanowi zagrożenie dla demokracji. Biden w styczniu twierdził, że wybory prezydenckie, te, które teraz się odbędą, dotyczą tego, czy amerykańska demokracja przetrwa. Podczas gdy w zeszłym miesiącu Trump powiedział, nie sądzę, że w tym kraju odbędą się kolejne wybory, chyba że wygra w listopadzie. Rozumiecie? Jak on wygra, to znaczy, że wybory się odbyły, a jak on przegra, to znaczy, że żadnych wyborów w ogóle nie było. Młodzi Amerykanie chcą rządów silnych ręki. Czy ktoś przez to nie śpi po nocach? Redfield L. Wilton Strategies przeprowadziło sondaż, wśród 1500 uprawnionych wyborców z USA dla Newsweeka łącznie 40% Amerykanów z pokolenia Z, w wieku od 80 do, 18 do 25 lat zgodziło się ze zdaniem, że rządy silnego przywódcy, w których tenże silny przywódca może przejmować decyzje bez ingerencji władzy ustawodawczej byłyby dobrym systemem rządów dla USA. 40% tak powiedziało. A 27 było drobnego zdania. Kiedy podsumujemy, co demokratyczny system rządów dostarczył młodym ludziom przestaje być zaskakujące, że ich zobowiązania wobec systemu, który jakby przepowiednie pokolenia uznały za pewnik, są chwiejne. Wielu młodych i dorosłych dorastało w czasie, gdy demokratyczne rządy nie działały zbyt dobrze. 2013-2018, tak? Coraz bardziej stronniczy i dysfunkcyjny Kongres Stanów Zjednoczonych, niezdolny do kompromisu lub uchwalenia ustawy, doprowadził do zamknięcia rządu na odpowiednio 16-35 dni. Pamiętacie? Zmiany klimatyczne grożą zamienieniem planety w miejsce praktycznie nieznatne do zamieszkania. No, takie są prognozy. Na całym świecie działania rządów mające na celu złagodzenie zagrożenia były w większości dysfunkcyjne. I to ostatnie zdanie, czy Państwo zwrócili na to uwagę. Proszę bardzo. Na całym świecie działania rządów, rządów Czytaj Unii Europejskiej mające na celu zagroż, złagodzenie zagrożenia tego, tej planety. Zielony Ład, czytaj i tak dalej, i tak dalej, były w większości dysfunkcyjne i są dysfunkcyjne. To jest to, co się teraz dzieje w Polsce i w Europie, w Unii Europejskiej. To jest dysfunkcja dlatego, tylko dlatego, że człowiek się za to bierze. W jaki sposób? Niemądry, głupi po prostu, głupi. Mamy tutaj przykłady rolników. Tak? To jest część tego, tej głupoty po prostu Unii Europejskiej. Pokolenie Z nie wierzy w demokrację. Znajdujemy się na rozdrożu. Cynthia Armson, pracowniczka think tanku Woodrow Wilson Center, powiedziała, że sondaż potwierdza wyniki innych badań dotyczących braku poparcia młodzieży dla demokracji. Poparcie młodzieży dla demokracji jest szczególnie niskie wśród młodych ludzi i osób o niższym poziomie wykształcenia. Ja dzisiaj z Jurkiem Ziębą rozmawiałem i Będę chciał z nim zrobić na ten temat audycję. Kto powinien rządzić? Tak? No, społeczeństwo. Ale nie tak. Nie tak, jak w tej chwili. No, nawet może rządzić bardzo twardą ręką. Jak była rewolucja francuska, pewna grupa społeczna dostała się do władzy, tak? na ryneczkach te wszystkie podesty z gilotynami jak stały proszę państwa rewolucja francuska jak społeczeństwo rządzi rewolucja no, na przykład no po prostu chodzi o pewne aspekty życia które przecież historia nam namalowała i mamy to w książkach otwieramy czytamy i mamy tak no Profesor Barbara Weiner, socjoloczka i eksperta w dziedzinie globalnej demokracji na Uniwersytecie Buffalo, zasugerowała, że pokolenie Z jest wrogo nastawione do tego, co postrzega jako dysfunkcyjny rząd niż do samej demokracji. Dysfunkcyjne, czyli po prostu... Moim zdaniem... Ten sondaż odzwierciedla stosunek do demokracji, chyba że młodsze pokolenie nie zrozumie jej znacznie albo nie zrozumie jej znaczenia kompletnie, co ponownie pokazuje, że my jakby, jakby ci, którzy są u władzy, albo my zawodzimy, bo ich wybieramy. Aj, proszę Państwa, dużo by gadać na ten temat i to się wiąże z kolejnym tematem. Co mamy? Tysiące demonstrantów na ulicach Budapeszczu. Powstań w Węgrze, to jest napisane. Dziesiątki tysięcy osób protestowało przeciwko rządowym, mówią, że setki tysięcy. Przeciwko rządowi Orbana w centrum Budapesztu w sobotę podała agencja Reutera. Ludzie masowo zaczęli zjeżdżać do Budapesztu stałych Węgier, żeby wyrazić sprzeciw wobec premiera Orbana i jego rządu. Inicjatorem protestu był Peter Madziar, wcześniej związany z obecną administracją, w ostatnich tygodniach starsie z czołowym krytykiem władzy. Orban do dymisji. Czyli kto? No z tej ekipy wyłonił się kolejny rządzący, kolega tamtych, którzy, których tamtych chce wys wysadzić z siodła, a sam chce rządzić. To, to jest ta sama klika, tylko że się pokłócili. Głównym punktem, gdzie się zebrali ludzie, bo ich to denerwuje, madziarzy, tak, był plac Daka. Pośród tłumów wyłaniały się transparenty Talpra Madziar, czyli Powstań w Węgrze, co wzrosło do hasła protestu. To także pierwszy wers z wiersza, pieśń narodowa. Nemzetidal, znany z wielkiego powstania, Węgrów w 1848 roku w czasie tzw. wiosny ludów. Był to jeden z dwóch narodowych zrywów narodu węgierskiego w historii. Reuters zauważył, że wiosenna aura sprzyjała przetaczającym się przez stolicę Węgier tłumom, no bo mamy ładną pogodę. No i tak jest na Węgrzech. Powstanie. A teraz, proszę Państwa, ostatnia sekwencja, którą chcę dzisiaj Państwu przeczytać i zastanawiam się, czy to robić, czy tą świętą wojnę, która jest w tytule Nie dać jutro, bo już dzisiaj prawie godzinę gadam, więc z racji na moje gardło, zrobimy może tak, że to bardzo ważne, co chcę Państwu powiedzieć, zrobimy na jutro, chodzi o patriarchę Cyryla który ogłosił świętą wojnę z Ukrainą. Coś niebywałego. Teksty, które mam dla Państwa, bo przeczytałem tą lekturę świętą i tak dalej, co tam zostało napisane, to po prostu nie mogłem, ani, a potrzebuję na to z 15 minut. Więc ten program by trochę trwał. W związku z tym, albo nawet 20, bo to trzeba omówić, ja to przełożę na jutro, proszę Państwa. I odniosę się do tego, bo temu tematowi trzeba... To są niebywałe teksty. Jak ja to dzisiaj robiłem, czytałem to, to nie mogłem uwierzyć po prostu. Dlatego damy to może na jutro, a dzisiaj, no, będziemy pomału kończyć, nie? Tam mam jeszcze kilka spraw, no, nie zmieściłem tego dzisiaj, będzie jutro. Jutro jest poniedziałek, nowy dzień, będzie jeszcze ciepło, we wtorek też, a później... Będzie spadek temperatury w Polsce o 10 stopni, no ale później znowu do góry idzie. Nie, przejmujmy się, na, na razie nie ma przymrozków. Nic tam tam nie wymarznie w ogródku, sądzę. Więc mamy tak, mamy przede wszystkim, e, co mamy? Mamy 1723 głosy na naszej ankiecie. Czy partie polityczne są niezbędne do sprawowania władzy w Polsce? Nie. Oczywiście, że. Czy partie polityczne są niezbędne? Nie. 92% z państwa. No to takie samo zdanie mam ja, Jurek Zięba. Pozdrawiam cię. Jurku, niech, ja myślę, że ta audycja, no i jakoś zaczniemy to robić, bo Jurek ma bardzo ciekawe spostrzeżenia. Zresztą państwo wiecie o tym. Ja myślę, że od czasu do czasu z nim taka audycja dobrze nam zrobi wszystkim. Będziemy... Chcę Państwu powiedzieć, że Jurek Zięba tworzy kanał na YouTubie nowy, całkowicie fresh, tylko dla widzów YouTuba. On teraz pracuje nad tym i ten kanał ruszy zapewne, no nie wiem, może jak nie w tym tygodniu, to w następnym, no jak ruszy, to Państwu powiem, kiedy będzie pierwsza premiera filmu, który on zrobi, który będzie tylko i wyłącznie na kanał YouTube. On się nigdzie nie pojawi, chyba że po linkach z YouTube'a, tak? Ale on będzie prezentowany tylko na YouTubie i to jest nowy film, który no, pojawi się, tak? To też Państwu powiem o tym, żebyście wsparli otworzenie jakby jego nowego kanału na YouTubie. Żebyście wsparli tego człowieka, tak? Żeby mógł do nas mówić. Bo w tej chwili, no jakby go nie ma na YouTubie, bo tam pozamykali te konta i tak dalej, ale zawsze jest druga szansa, nie? Albo trzecia, albo czwarta, albo piąta. No człowiek ma szansę. Warto z niej skorzystać. Więc tak, mamy tutaj 1756 głosów. Już nie będę czekał na 1800. <noise> Zakończę ankietę, proszę państwa. No już się pojawiła na czacie, może mogą się państwo z nią zapoznać. No i co? I spotykamy się jutro o godzinie 18. No patriarcha Cyryl to, co napisał w dokumencie, to jest po prostu powalające, więc zostawimy sobie to na jutro. No kończą się wybory, niedługo w Polsce, za parę godzin. No i będziemy mieć jasność w temacie, tak? Oczywiście kciuki dla Państwa, pozdrawiam wszystkich. Z Naperville też, ze wszystkich miasteczek, Chicago, Stanów Zjednoczonych, wszystkich na całym świecie, Polonie pozdrawiam, no i wszystkich Państwa, którzy słuchacie mnie z Polski. To dla Państwa, czyli dwa kciuki, wielkie bijące serducho, jest piękna niedziela, można ją spędzić, być zadowolony, Jutro piękne kolejne dwa dni. Przychodzi ciepłota. Tak daleko. Będąca jeszcze tam miesiąc, dwa miesiące temu, ta upragniona. Ale jak kwitną, proszę państwa, jabłonie i drzewa. Zrobię mały, krótki filmik, pokażę to państwu. Jeszcze czegoś takiego. Znaczy widziałem, ale już zapomniałem. To tak dawno było. A teraz te kwiaty, ten zapach, że... Naprawdę, przyznam się Państwu, yy, jak coś, co jest niedozwolone, jakby coś, co wisi w powietrzu i wdychamy to. Zapach, który no, bardzo pobudza wyobraźnię. Gdzie myśmy to kiedyś wąchali? <grywki> Dziękuję serdecznie, trzymają się mnie żarty, tak? Nie jest tak źle. Persyflasz, proszę państwa. No, dziękuję serdecznie za wspieranie mojego kanału również. Tam są jakieś, my, otworzą się jakieś możliwości wspierania. To bardzo państwu dziękuję za to. Ojciec, już zegary mówią. Dziękuję za wspieranie, dlatego że ja płacę ogromne pieniądze za serwisy, które mi informują, co dzieje się na całym świecie z minuty na minutę. Także niech państwo mi niczego nie wysyłają, bo ja wszystko wiem. Tak, i to są sprawdzone serwisy. No to jest droga zabawka. 2230 zł na miesiąc muszę wydać, żeby mieć te serwisy, których mam. Mam ich kilkanaście, tak, no i to robi taką różnicę finansową. To jest koszt, który muszę zapłacić z własnej kieszeni, żeby no, utrzymać te serwisy. One są dla mnie bardzo ważne. Specjalne platformy wypróbowane i tak dalej, dobre. Ja sobie wtedy daną informację porównuje z innymi serwisami, tak i tak dalej. Na tej podstawie między innymi postaje na, na nasz program, żeby Państwu tu jakichś fejkowych newsów nie opowiadać, nie? To wszystko musi być <laughs> zrobione. Państwo wiecie, że no, przykładam do tego ogromną wagę i staram się informować Państwa o rzeczach, które są prawdziwe. Dziękuję serdecznie, kłaniam się, zapraszam na kolejne spotkania. Pozdrawiam. Milko.